Najgorsze co może być, to po prostu pioruny blisko nas. Jaki pierdyku. Błyskawice, to zgromadzenie tych czerwonych, białych krzyżyków. Coś tam mamy, potrzeba? Lunch time? Testujemy nową kamerę, więc zabieramy was do sklepu. Chodź. Chodź ta. Tymczasem mali żeglarze zostają dzisiaj na straży, tak? Będziecie pilnować poli. Co w tym czasie się będzie działo? Julek? Jaki plan? Jaki plan, jak starych nie będzie? Jak rodziców nie będzie? Nie znamy planu. Nie znacie planów? Będzie improwizacja? Standard. Czytanie. Czytanie. No dobrze. Gotowy? To jest. Jadzio. Chodź. Dingy down. Dingy down. Masz dingolot jeszcze w powietrzu. Dingolot jeszcze się dinga. My się przenieśliśmy dzisiaj do innej zatoki, bo od kilku dni tutaj na Bahamach jakieś dziwne w ogóle anomalia pogodowe, więc musimy się dopasowywać do codziennie zmieniających się właśnie warunków pogodowych. No i stoimy pod sklepem, prawie pod sklepem. Właściwie stanęliśmy, czyli trochę wieje. Idziemy tam. Tamzy. Through. Właśnie już tego nie doświadczamy. Nie mamy już butli gazowych. O tym opowiadamy w odcinku elektryce, o energetyce. Właśnie chciałem powiedzieć, że kurczę, musimy się skontaktować z tym, ile rzeczy żeśmy tak niesamowicie ulepszyli, które kompletnie o nich zapomnieliśmy, że kiedyś musieliśmy robić to, a teraz już nie musimy, bo tego nie ma. No to tak jest, jak coś zmienisz w swoim życiu, potem nie pamiętasz, jak było wcześniej ciężko. Ten namiot pamiętasz? Wszyscy mieliśmy nad tym, nad pulpitem, co było skaranie boskie z tym. Teraz w ogóle wiesz. Skaranie boskie. Idzie zobaczyć, czy jest kong salad? Idę zobaczyć, a ty idź napełniaj kosz. No dobra, sałatka z muszli zamówiona, czyli tak zwany kong salad. A teraz pora pomóc Ani w pchaniu wózka z zakupami. Wskakujemy. Jak? Wypas jest? Jest wypas. Ten statek, co wczoraj widzieliśmy, to właśnie dostarczał jedzenie. To był ten statek. Wyczailiśmy gościa. Ej, no to aż się prosi, żeby hodować samemu na wodzie i macie w domu. Zgadza się. Musimy sobie jaką podróż to przebyło tym kontenerem i tak dalej. Nie, to jest w ogóle straszne. Wizyty na Bahamach tym bardziej nas upewniają, że powinniśmy rozpocząć samodzielną hodowlę. Właśnie hydroponikę. Więc jeśli wśród was jest ktoś, kto się na tym zna, to zgłoście się do nas, please. Jedyny problem mamy oficjalny taki, że mamy dość zasolone powietrze, więc ten, kto już nam z tym radził, wpadł na pomysł, że może w maszynowni zrobić ze sztucznym oświetleniem. Nie wiem, może to obejdzie temat. To jest jakiś pomysł. No, dobra. Póki co trochę tego jest na następne zakupy w Nassau. Tam już będzie więcej. Szparagi. Patrzę 13 dolców za bukiecik szparagów. No, ale dobra, ale szparagi są super. Szparagi są super. To ładuj, kochanie, buraki. Burak do buraków. Nie żartowałam, to był taki psikus dzisiejszy.
takich 7 może? Czyli 6 i ja. O, i port. Przypomnę wam tylko, że wszystko co na Bahamach jest importowane z Ameryki i 2 razy droższe, bo niestety te marże są dodawane. Oczywiście to jest normalne, jest to biznes, bo jednak statek musi to przypływa najpierw statek do Nassau, czyli stolicy Bahamów, a potem statek rozwozi produkty na mniejsze wyspy, tak jak tutaj na Exumie, więc te ceny są jeszcze wyższe. Więc jakoś trzeba sobie radzić, stąd bardzo duże przygotowania robiliśmy jeszcze na St. Martin. Właśnie tam kupiliśmy najwięcej takich europejskich rzeczy organicznych, takie, które mają na szczęście długą datę przechowywania, czyli jakieś soczewice, zdrowe płatki, oleje, no po prostu oliwki, więc wszystko, co faktycznie można przewozić w naszych słynnych kanapach. Natomiast na Bahamach można znaleźć kapustę kiszoną. To odkryłam już rok temu. No nie smakuje tak jak nasza. Prawie koniec. Tak? Tak. Porywamy wózek. Ojej. A tam nie ma przejścia chyba teraz, nie? Dobra. Postanowiliśmy zostawić zakupy warte $500 w dingi. Zrobimy test. Anka się stresuje, że zasunuje jabłek za $500. No kurde, stresuje się, bo nie będzie jedzenia już powoli. Jabłek z majonezem. Półki się kończą. Półki się wypuszczają się. Statek przyjechał, nie pachnie. Półki. Następna dostawa za kilka dni, a my musimy stąd wypływać. Nie, że musimy, ale chcemy. Mamy dosyć metropolii. Fajna palma. O, ja zamówiłem wcześniej sałatkę z tego. Z muszli. Tak zwany kong salad. Niam. Powinna być gotowa, idealnie by było. Jest obiad. Jest obiad. Zapraszam do Rydwanu. Kochanie, this is Spider-Woman normalnie. To co, ci Darysiu? Będziemy się z wami kończyć, bo jesteśmy szalenie głodni. Ale tak wygląda właśnie kong salad. Będziemy właśnie kończyć. Będziemy kończyć. To jest kong salad. No, taka wspaniałe to zwierzątko. Tutaj jest muszelka, jest tutaj to białe. A tak naprawdę to jest bardzo dużo tych. Ojej, patrz. Znalazłam jeszcze część tego zwierzaka. Dużo cebuli, papryki. Jeszcze jest wersja egzotyczna. Z ananaskiem. Następnym razem idziemy w ananas. Nie. Do tego bułeczki wrocławskie z czosneczkiem. Kajzerki von Breslau. Kajzerki.
gorąca kawusia z rana. Ojej, jak zimno. Ojej, jak zimno. Słuchajcie, to jest w ogóle... Jesteśmy tu 9 lat i patrzcie, co tu pisze na tej... co jest napisane. Co jest napisane na tym łosiu, na tym słoiku. Coconut oil naturally melts above 75 degrees Fahrenheit. Czyli, czyli naturalnie się topi powyżej 25 stopni Celsjusza, tak? Pierwszy raz od czasu, kiedy jesteśmy na Karaibach. Patrzcie, co się stało w nocy. Kra. Mamy krę w oleju kokosowym. I to jest po prostu znak globalnego ochłodzenia. Szok. Nie, no, mieliśmy od kilku dni jest w ogóle zimno, wieczorami zamykam okna w kabinach. Tak, woda. Jesteśmy nakryci normalnie czymś. Właśnie się kąpałam i woda jest przyjemna, jest chłodna. Ile ma stopni woda w morzu? Ja ci powiem. Sekundeczkę. Sprawdzimy. Normalnie mam gęsią skórkę cały dzień. Ale w dzień jest dosyć gorąco. A woda... Sprawdzamy na naszych urządzeniach. Ma... Ciekawe, 26? 27,6. O, to dziwne, nie? No. Odczuwalna a jak, jest... A jak przypłynęliśmy, pamiętasz, to mówiła, że taka rzeźka woda jak nad Bałtykiem była? To tak. Była 26. No nie. No to w Bałtyku jeszcze nigdy nie było 26. Nie, przesadzaj, nigdy nie powiedziałam, że jak nad Bałtykiem. Powiedziałam, że była rzeźka. Ale faktycznie od kilku dni w ogóle wieczorami w ogóle musimy zamykać nawet czasami w dzień okna na poli tutaj, bo jest taki przeciąg, że powoduje gęsią skórkę na rękach. Dobra, idę robić odcinek o prądzie, bo jestem zelektryzowany. Idzie odcinek o prądzie. Bartek dzisiaj zamiast porannej medytacji próbuje obronić swój honor, żeby na niedzielę zdążyć z filmem. Nie, no bo jak nagrywam voiceovery, to muszę mieć ciszę i spokój. No to już wiesz, dlaczego ja w nocy czasami... I to jest ten cały problem, nie? Bo jak dzieciaki latają, tu się wszystko dzieje, włączają się jakieś pompy. Nawet wiesz, jak ktoś jest cicho, włączy kran i nagle włącza się pompa, a ty w połowie nagrywania i tak... No tak. No dobra, od nowa. Ja no właśnie zawsze czekam, jak wszyscy już zasną i wtedy dopiero nagrywam w pokojach. I muszę i tak wyłączyć wszystkie wentylatory i wszystkie odgłosy, bo i tak wszystko słychać. Żeby mieć ładny dźwięk. Więc jak to KCZ śpiewa? Siadam do kompa, mam jointa na stres i dodaję stres. Wow. Strasznie jest. Sakra, wow, jak mruga. Najgorsze co może być, to po prostu pioruny blisko nas. Julek, jak tam? Dobrze. Co tam? Boisz się? Nie. Nie? Sakra. Co powiesz o pogodzie na Bahamach? No cóż, my dobrze wiemy od lat, że Bahamy niosą za sobą pewne ryzyko właśnie takiej pogody. Że tutaj nie ma tak zmiłuj się jak na Karaibach, że jest, jakby to powiedzieć, słodko pierdząco, 20 parę węzłów cały czas i żadnych burz, nic takiego. Tutaj właśnie przedziwne rzeczy się dzieją, czasami pogoda przychodzi nie z kierunku, z którego wieje wiatr, chmury również, burze również. Teraz mamy do czynienia z frontem, który ma długość jak pierniczy kilku tysięcy mil. W ogóle sięgasz do Nowej Szkocji w Kanadzie. Szaleństwo. No. Będzie długa fala, zobacz. Słucham? Długa fala idzie. No, teraz już myślę, że ten sam front przeszedł tam, gdzie jest najgorzej. I zobacz, tu widać właśnie, że popatrz całe te... Bo wszystko przesuwa się w tą stronę, na północny wschód.
i całe to zgromadzenie tych czerwonych, białych krzyżyków, to są tu, gdzie zarejestrowano w ostatnie kilka minut błyskawice. No więc to wszystko przeszło już tutaj nad nami, a z tyłu wygląda tak w miarę lajtowo. Są oczywiście pojedyncze przypadki, ale to niewiele. Tutaj była cała ta zagęszczenie. Jeszcze się wiatr nie jest jakiś super mocny. No. 20 bęsów? No. 25 maksymalnie było. 25 maksymalnie było, tak. Akurat tutaj dookoła mamy luzy. I stoimy na no nie, 3 metrach, nawet 2,5 głębokości. Bo od wczoraj robimy bardzo mądre szachowe ruchy i ustawiamy się w takich bardzo bezpiecznych miejscach, gdzie mamy dużo nawiasu dookoła siebie i jeszcze dużo nawiasu z tyłu i osłonięcie lądem od strony przewidywanego wiatru. Mhm. Więc dlatego stoimy, no co mam powiedzieć, bezpiecznie i w porządku. No, tylko te błyskawice po prostu są no, okropne. Trochę naruszają scary. System nerwowy, nie? No, na maksa. No. Trzaskało grubo. Przewaliło. No tak, już mamy 12 węzłów, się przewaliło. Widać w ogóle coś przed oknami. Widać inne jachty. Widać też ląd. Obróciliśmy się też. A wiecie, że widziałam takie. Wygląda na to, że już po wszystkim. Zimno się zrobiło. Oj, jeszcze coś tam widać. Oddali błyskawice na niebie. Sporo jachtów. Ale jak widzicie, dookoła nas nie ma nic. Tu już jest miasteczko, gdzie robiliśmy właśnie zakupy. I tak. Ok, wracamy do naszej bajki. Sadzić proszę. Uwaga, uwaga, trwa edycja filmów. Na nowy kanał. Na nowy kanał. Czemu, Julian, czy chcesz poczekać, trzymać zabawy, żebyśmy się poczekali, aż będziesz... Za nami nieprzespana noc, więc podkrążone oczy, napchnięte buzie. To nas dzisiaj powitało. W nocy po prostu nie, że może jakaś tam wielkie wiatry, ale po prostu też buja bardzo. Jak tam, kapitanie? U ciebie twoja noc. Bujasz, kochanie. Jak była noc? Podsumujesz? No nic, trzy razy na nogach, żeby zobaczyć, co się dzieje, bo trzy razy jakieś linie takich burz przechodziły. Za pierwszym razem pierdyknęło w jakiś jacht niedaleko od nas, z mila od nas, więc chciałbym powiedzieć, że nam przyfuksiło, a mam taką nadzieję, że jest coś konstrukcyjnego w tej łódce, bo już kilka razy w życiu nam rypnęło zaraz obok i to będąc nawet na otwartym oceanie i rąbnęło w wodę po prostu obok zamiast nas, także no, trzymam też, się wersji, że jest dobrze. Dostaliśmy też parę wiadomości od naszych znajomych, na północ są od nas 5 jachtów podobno walnęło i też wiało bliżej 60 węzłów. No, chodzi o to, że ten front zaczynał się tak zaraz nad nami i coraz gorzej było, im bardziej na północ się szło stąd, nie? Więc coraz silniejszy był, więc ci, którzy byli bardziej na północ od nas, to dostali bardziej po głowie, krótko mówiąc. Co nie mieli po 50-60 węzłów wiatru i tam podobno dużo łódek dostało piorunami, więc... No to jest niestety urok Bahamów, to ryzyko. Jest pięknie, 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 a raz na jakiś czas zdarza się taka akcja. Więc... No i wtedy trzeba się chować po kątach. W tym czasie u nas po prostu dosyć faliście. Musimy pojechać do miasta potem. Nie wiem, jak w ogóle spuścimy ponton, bo taka fala. Widać? To. Ale słoneczko i ładna pogoda. Teoretycznie. O kurde, co to? Coś tam mamy, potrzymaj. Lunch time? Potrzymaj. Wow! Thanks. Ujej. Trzymaj, Julek. Yeah, in the afternoon? Yeah. Oh, that's right. No dobrze, dawaj. Ładny. Jak było? Zimno. Zimno? Zmarzłeś? No. O kurde. Dlaczego właśnie tylko jednego mam? O. Ale długo was nie było. No trochę nas nie było. Dwie godziny ponad, tak mniej więcej. Więcej. I zjarałeś się. Tak? No, bo nie posmarowałeś się filtrem w ogóle. Na szczęście to jest pierwszy od 5 lat, który złapaliśmy. I drugi w życiu. Prawda, kochanie? Dokładnie tak. Więc
Nie chcesz mi to patrzeć, ja też. No, no, dlatego jemy chyba raz na 8 lat, dwa razy na 8 lat homary. Dziękujemy Pacia Mamuniu. Dziękujemy za poświęcenie swojego wspaniałego stworzonka dla kolejnych istot na tej planecie. Dokładnie. Juluś, w międzyczasie, żeby poprawić humor, pokaż. Powiedz, co zrobiliśmy. Co zrobiliśmy? O, już tu Kuba. Co to jest? Co to jest, Juluś? Co babka. To jest? Babka, no babka. A co jest na babce? Dekoracje. Dekoracje, okej. Okay. A w co się składa z dekoracji? Mam takie pocięte te. Migdałki. No. I? Jeżyny. Że nie. Jak to było? Żurawinki. A, żurawiny. No. I? Orzechy włoskie. Na myślenie? Babka na myślenie. W ogóle pierwszy raz zrobiłam babkę Bartek na parze. Babka była w Warromie z Thermomixa na parze. Ciekawe jak smakuje. Wygląda bardzo ładnie, bo zrobiłam polewę czekoladową. Więc idealnie do lobstera. Dobra. A na jakiej głębokości to było? Na jakieś 2-3 metry. Aha, jest to trudno? Więcej. Bo ja wiem, tak, że czasami na rafie takiej oddzielającej, wiesz, tą zatokę tutaj od morza. I to trudno trudno je w ogóle znaleźć, zlokalizować? Znaczy, już kumam o co chodzi, bo to jest pod takimi, wiesz, większymi nawisami, gdzieś tam takie pseudo małe jaskinie. Jaskinie, one się lubią chować. No, i rzeczywiście wystają anteny. A chłopaki po ile złapali? 2 i 3. Nie, 1 i 3. Okej. Czy Dave jest ekspertem? Dave jest mistrzem świata. To jest jakiś patent, o którym ja nie wiedziałem. Że te duże. Można podobno dziabnąć parę razy. One głupole wychodzą wtedy. Okej. A ja nie mogłem takiego jednego ze skały wykombinować, bo był, wiesz, za zakrętem. Schował się gdzieś tam, tak? Okej. Jeden idealny. Dzieci nie jedzą, a dla nas... Tak to byśmy mieli 2. Dla nas taki jeden wystarcza. Tak. Ale niewystarczające poczucie winy za zabicie lobstera zrobił. Wiem, o co chodzi. Bo już na talerzu wygląda smakowicie. No właśnie. Tylko ta skorupa przypomina o tym, że... Specjalnie to stworzenie. Okej. Ja jedę naprawdę, to jest fajnie. Raz na jakiś czas, no to jeszcze mogę się poświęcić. Czy lobstera? Poświęcić swojego rzutu sumienia.